Dzień dobry, z tej strony Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę historii. Ile lat ma mój ogród, jak to się stało, że go założyłam. Ale nie tylko. Nie tylko będą pogaduchy. Dzisiaj zabiorę Was także na spacer po moich jesiennych ogrodowych skarbach. Zapraszam. Ogród założyłam w 2013 roku, więc stosunkowo jest to młody ogród. Jak to się zaczęło? Słuchajcie, przez naszą działkę przechodzi rów melioracyjny. Był on dla mnie bardzo takim czymś szpetnym, utrudniającym koszenie trawy. No nie było to coś, co mnie cieszyło. No i pewnej właśnie wiosny w 2013 roku postanowiłam to zmienić. Zaczęłam trochę sobie projektować na kartce, co bym chciała, jak bym chciała, chciałam nadać kształt rabatom. No i właśnie jeżeli chodzi o kształt danych rabat, no to słuchajcie, po prostu nie mogłam się zdecydować. Z jednej strony podobały mi się opływowe kształty i naturalistyczne nasadzenia, z drugiej natomiast wszystkie kanty, nasadzenia linijne i nie mogłam się zdecydować. Dlatego mój ogród jest w tych dwóch stylach. Dzisiaj pokażę Wam tą część, która jest z opływowymi kształtami, przez którą właśnie przechodzi ten naturalny ciek wodny. A więc zapraszam Was w teren. Idziemy. A więc zaczynamy spacer. Zaczniemy, słuchajcie, od miejsca, które jest chyba najbardziej charakterystyczne dla mojego ogrodu. Jest to placek wypoczynkowy, przy którym jest moje niebieskie okno. To niebieskie okno, słuchajcie, jest praktycznie od samego początku ze mną, choć przyznam, że nie do końca byłam przekonana. Czy to ten kolor, czy to wszystko będzie współgrało. Jednak z biegiem czasu przyzwyczaiłam się do tego koloru i to miejsce, to okno stało się charakterystyczne dla mojego ogrodu. W tym roku na rabacie przy placyku wypoczynkowym nastały zmiany. Dodałam do tych rabat moich hortensje i dwie odmiany Hakonych Loem. Z jednej strony, z tej, którą Wam teraz pokazuję, dałam Hakonych Loe albo striata, z tego względu, że ta odmiana potrafi wytrzymać nawet porządne upały. A z drugiej strony, czyli tak jakby od wewnętrznej strony tego placyku, dałam odmianę Algold. Jest to odmiana, która lubi cień. Znajdując się na placyku wypoczynkowym, mamy dwie drogi do ogrodu. Jedna, która prowadzi przez mostek, jest to część z rowem melioracyjnym. Natomiast druga ścieżka prowadzi do zakątka cienistego. Ostatnio było wideo właśnie o tym zakątku, o roślinach, które tutaj posadziłam. Ścieżka jest, słuchajcie, zrobiona z żółtych zrębek, ponieważ jest to miejsce naprawdę zacienione. To taka ścieżka w takim kolorze bardzo rozjaśniła to miejsce. Oczywiście o tej porze roku więcej jest liści niż zrębek na tej mojej ścieżce. Ale co tam, jesień rządzi się swoimi prawami. Rosną tutaj paprocie, chosty, rododendrony i wiele, wiele innych roślin. Te rośliny właśnie są pokazane w ostatnim wideo, więc zapraszam Was do
obejrzenia. Tam podaję odmiany roślin i pokazuję, jak wyglądają. W tym miejscu są dwa elementy, które charakteryzują mój ogród. Jest to rzeźba, którą wykonał mój mąż. Ja, słuchajcie, zachorowałam na tą rzeźbę, zobaczyłam ją gdzieś tam w internecie i po prostu no, tak mi pasowała, że stwierdziliśmy z mężem, że okej, robimy. No i oczywiście mąż był tutaj kierownikiem, a ja pomocnikiem. Kolejnym elementem w tym miejscu jest lustro. I o lustrze też opowiadałam Wam w moich poprzednich wideo. Dostałam, słuchajcie, kilka pytań, czy to lustro nie jest zagrożeniem na przykład dla ptaków. I już Wam odpowiadam. Lustro jest powieszone pod okapem. Dookoła mam duże, słuchajcie, drzewa i po prostu ja tak myślę, że ptaki nie mają miejsca się rozpędzić, żeby uderzyć w to lustro. Nigdy nie znalazłam żadnej ofiary leżącej pod lustrem i mam nadzieję, że tak zostanie, że to lustro będzie piękne, ale także bezpieczne dla zwierząt. Ścieżka w tej części rabaty cienistej. Ona, słuchajcie, kończy tak naprawdę ogród, jednak robi takie złudzenie, że jeszcze coś tam jest, że to jest nie koniec tego ogrodu. I właśnie bardzo zależało mi na tym, żeby taki efekt tutaj uzyskać. A idąc tą ścieżką i zbliżając się do końca działki, mamy, słuchajcie, pole borówek, bo jesteśmy też plantatorami borówki amerykańskiej. I w tym miejscu właśnie kończy się ogród, a zaczyna się plantacja borówki. A za borówką, zobaczcie, jest ten las, o którym Wam opowiadałam. Wychodząc z cienistego zakątka, będziemy kierować się w stronę mostku i tam pokażę Wam właśnie rów melioracyjny, który kiedyś był bardzo, bardzo uciążliwy. W tym momencie zobaczyłam jego piękno, znaczy w tym momencie 8 lat temu, bo 8 lat ma ogród, więc 8 lat temu zobaczyłam i uświadomiłam sobie to, że ten rów melioracyjny, który przechodzi przez naszą działkę, jest niczym innym jak cudownym strumykiem. To jest, słuchajcie, naturalny ciek wodny, który odwadnia pola, łąki. I bardzo, bardzo w tym momencie jestem szczęśliwa, że ten rów przepływa przez moją działkę. A więc wędrujemy dalej. Tutaj mamy stronę, gdzie jest cienisty zakątek. Zobaczcie, i w tym roku, o tej porze roku, jest woda. Ta woda w tym rowie przeważnie jest na wiosnę i na jesień. Wiosną pływają tutaj dzikie kaczki. W upalne dni
pod warunkiem, że jest woda. Korzystają z tej wody wiewiórki, ptaki, więc po prostu coś naprawdę cudownego. Natomiast druga strona rowu melioracyjnego jesienią wygląda w ten sposób. Troszeczkę nam tutaj słoneczko będzie przeszkadzało, ale zaraz przejdziemy z innej strony. O roślinach, które nadają się i sprawdziły się na to miejsce, na miejsce właśnie przy rowie melioracyjnym. Słuchajcie, bo to jest takie miejsce charakterystyczne, tam jest dość mokro i właśnie o tych roślinach będę Wam opowiadała na pewno na wiosnę, będę Wam pokazywała, jak one tutaj się, słuchajcie, rosną, czy jest im dobrze i które mi się po prostu sprawdziły, więc pędzimy dalej, spacerujemy. Z jednej strony mamy brzozy, które rosną już tutaj, no już ja to nie pamiętam, odkąd pamiętam, to one są. I to jest takie miejsce, gdzie do ogrodu nie zaglądam. Tutaj zostały posadzone rośliny, one sobie tutaj żyją, dlatego domek dla jeża tutaj, słuchajcie, został postawiony, bo to jest takie miejsce, gdzie jest najwięcej spokoju i najmniej chodzących osób. No i przechodzimy dalej. Tutaj mamy hortensje. Są, słuchajcie, podsadzone rozchodnikami okazałymi i żurawkami. To nasadzenie mi się tutaj bardzo fajnie sprawdza. Natomiast za hortensjami są berberysy. Berberys erecta, z tego co pamiętam. Piękny zielony, który się przebarwia na kolor taki bordowy, czerwony na jesień, więc bardzo fajna roślina. Drzew kilka, słuchajcie, mam w ogrodzie. Tutaj mamy klona, który jest też podsadzony takim żywopłocikiem w kształcie takiego zawiniętego czegoś. Proszę bardzo, zaraz Wam pokażę. Jeśli chodzi o bukszpan, no to cały czas, słuchajcie, pilotuję, żeby nie było tej ćmy bukszpanowej, bo ona robi ogromne spustoszenie. Dlatego muszę tutaj cały czas o ten bukszpan dbać, bo 8 lat temu tej ćmy, słuchajcie, nie było, a w tym momencie ćma się pojawiła. No i tutaj widzimy na jednej z kul rezultat walki, ale nie tylko, słuchajcie, z ćmą, tylko także i z grzybem, który zaatakował mi bukszpany. Ale słuchajcie, tutaj bardzo, bardzo chciałabym, żeby one tutaj mi pięknie rosły. No jest jak jest, pilotuję to wszystko. Jak trzeba, to niestety muszę użyć jakiegoś oprysku, bo ja tak nie jestem, słuchajcie, za opryskami, ale też zakupiłam sobie pułapki feromonowe i muszę Wam powiedzieć, że zdają egzamin, bardzo dużo tych ciem się łapie w nie, więc warto zainwestować, warto je kupić i powiesić gdzieś, żeby te ćmy, nocne motyle się łapały i nie zjadały naszych tutaj bukszpanów, bo po prostu szkoda. Ogród mam, słuchajcie, o szkielecie właśnie bukszpanowym, dlatego ja bardzo zwracam uwagę na to, żeby te bukszpany były jak najbardziej zdrowe. Wiadomo, że sierpień w tym roku był tak mokry, że było mi ciężko też walczyć właśnie z grzybem, którego dostały te rośliny, ale uważam, że jak na tak dziwny rok, to bukszpany mają się dobrze. Kolejną rabatą, jesienną rabatą, na którą Was zapraszam,
Jest to, słuchajcie, rabata także z bukszpanem jako żywopłocik i z hortensjami. Z hortensjami Annabel Strong. I tutaj górują nam drzewa. Jest perukowiec i magnolia. Rabaty te na brzegach przy rowie melioracyjnym będzie mi o tej porze roku ciężko pokazać, ponieważ tam są różne krzewy i one tak tutaj zarosły, że niewiele widać. Jest tak zwany bush, ale takie nasadzenia naturalistyczne też mi się, słuchajcie, bardzo podobają, więc nie mam tutaj nic przeciwko. Niech sobie rosną te rośliny, jeżeli jest im tam dobrze, a my, słuchajcie, wędrujemy dalej. W moim ogrodzie jest sporo traw, hortensji i słuchajcie, są takie, które się lubi i lubi się bardziej. I tutaj chciałam Wam pokazać miskanta, miskant Memory, jakie ma przecudne, napuszone swoje kwiatostany. Bardzo często pytacie się właśnie, co to za trawa, która tak się pięknie srebrzy, bo na nią jak padną promienie słońca, to te kwiatostany tej trawy no po prostu cudnie świecą, srebrzą się niesamowicie. Więc to jest miskant Memory i ja to zawsze się śmieję, że to jest odpowiednik trawy pampasowej. Co prawda inaczej, inny kształt ma kwiatostan tej trawy, jednak uważam, że jeżeli Wam się nie utrzymują trawy pampasowe, to warto zakupić właśnie ten miskant. On też jest cudny. Kolejną rabatą jest rabata trawiasto-różana. Mamy tutaj rozplenice japońskie i miskant Morning Light i tużyce. I muszę Wam przyznać, że to zestawienie tych traw sprawdza mi się bardzo dobrze. Ale chciałam Wam jeszcze, słuchajcie, opowiedzieć o róży. Jest to róża Barbara, która, zobaczcie, po przymrozkach naprawdę wygląda całkiem ładnie. A co warto jeszcze o niej powiedzieć, że te kwiaty, które są przekwitnięte, one same, słuchajcie, opadają. I tu jeszcze muszę zaznaczyć, że ta róża w tym momencie kwitnie już trzeci raz, więc zobaczcie, jak jest pięknie obsypana kwiatami. Więc jeżeli szukacie czerwonej róży, która będzie długo cieszyła oko, to róża Barbara jest godna polecenia. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek spodobał Wam się. Jeżeli tak, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału i pamiętajcie, żeby wcisnąć dzwoneczek, dzięki któremu będziecie wiedzieli o kolejnych odcinkach. No i jeżeli odcinek jest wart, to bardzo proszę o kciuki w górę. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, za Waszą obecność.